na górze już mu zaczął silnik przerywać, wyć bardzo. Tam ja bym awarię silnika miał. No i nad lasem zrobił taki łuk. Próbował się chyba ratować, no i w końcu mu silnik zgasł, jak leciał. No i uderzył z dużym impetem w pole. Odbił się jak kamion od wody i podleciał, ile? Z 20 metrów dalej. No i... A gdzie byliście wtedy? Cięliśmy kiszonkę, ja zostawiłem ciągnik pod lasem. Tata został. Ja poszedłem do domu się napić. No i wyglądało to tak, że tata rozgarnywał właśnie tą kiszonkę na przyczepie, schodził z przyczepy, no i usłyszał właśnie ten huk i wszystko. No i zobaczył, że samolot leci, że wyje i wszystko, no to jak schodził już z przyczepy, to zobaczył, że samolot już z jednym tym śmigłem czy coś takiego uderzył w ziemię. Tata przyleciał do domu, żeby dzwonić po straż. No i zanim przybiegł z pola, no to ktoś wezwał straż, no to polecieliśmy zobaczyć, co się tam dokładnie stało, czy są jakieś osoby ranne i wszystko. No ale no, nie było co już zbierać z tego wszystkiego, tak naprawdę. Wszystko było rozwalone po 30 metrów w każdą stronę. No a ciała to kawałki tylko były. A wy cudem uciekliście przed katastrofą. Tak, znaczy to by wyglądało tak, że ja bym nadal nie poszedł do domu i robił kiszonkę, ciął dalej, to prawdopodobnie w tym wypadku to brałyby jeszcze udziały dwie osoby, czyli ja i tata, bo idealnie w tym miejscu, gdzie ja bym był, uderzyłby ten samolot.